Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak poinformowała podczas konferencji prasowej o aktualnych pracach legislacyjnych resortu. Kończymy pracę nad zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej, tak by móc zwaloryzować progi dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej, poinformowała pani minister. Chcielibyśmy, aby te progi, czy proponujemy, wzrosły o wskaźnik inflacji. Takie pierwsze przymiarki to jest mniej więcej 2,1%. Skutki finansowe tych naszych przedsięwzięć to na ten rok około 200 milionów złotych. W przyszłym roku no to już jest kilkaset milionów. Jak Państwo pamiętacie, ta nasza interwencja, czy zmiana tej interwencji następuje zwykle jesienią. Od września dotyczy to pomocy społecznej i od 1 listopada świadczeń rodzinnych. Założenia są już na ukończeniu i mam nadzieję, że będzie to ta ustawa, która jeszcze przed wyborami wejdzie w życie. Nie będę ukrywała, że związane jest to ze wzrostem cen towarów i usług, a więc za ochroną osób najsłabszych czy najuboższych. Minister Fedak oceniła też sytuację na rynku pracy po otwarciu granic Niemiec i Austrii dla polskich pracowników. Szacujemy, że w ciągu najbliższych 3 lat pracować w tych krajach może około 300 tysięcy Polaków, powiedziała minister Fedak. Znaczna część z tych osób to są pracownicy, którzy w tej chwili pracują tam w sposób nielegalny czy półlegalny, zwłaszcza przy pracach sezonowych i w usługach. Nie spodziewamy się, aby odpływ pracowników o wysokich kwalifikacjach był stosunkowo duży. Wskazują na to dotychczas niewykorzystane kontyngenty, jeżeli chodzi o te zawody, które w Niemczech są poszukiwane. Ponadto resort prowadzi konsultacje dotyczące założeń do budżetu państwa. Ministerstwo przedstawi Komisji Trójstronnej propozycję podniesienia płacy minimalnej do 1500 zł.